okazuje się, że ta rosyjska operacja specjalna, mimo że przez jakiś czas ja też się z niej bardzo mocno śmiałem, okazuje się, że Rosjanie wcale nie byli tacy głupi, jak to przygotowywali. Okazuje się, że naprawdę w lutym Ukrainę dzielił włos od klęski. Naprawdę, to było o włos, tak? Ukraińcy wygrali dzięki własnemu bohaterstwu, wygrali dzięki karygodnym błędom Rosjan, wygrali dzięki rosyjskiemu bałaganowi i pewnym błędom przy planowaniu tej operacji. Natomiast naprawdę to było o włos. I teraz to, co między innymi uratowało Ukraińców, to to, że bardzo dużo bohaterstwa i heroizmu w lutym i dużo farta, bardzo dużo farta, to jest niesamowite szczęście, oprócz heroizmu. A potem uratowały szybkie dostawy broni z Zachodu i między innymi napływ ochotników. Pamiętajmy, że na Ukrainę napłynęło 26 tysięcy żołnierzy, jednostek ochotniczych. Ktoś może powiedzieć, że 26 tysięcy żołnierzy to jest nic, skoro ta armia zmobilizowała się tak, że pod koniec marca liczyła już 350 tysięcy. Tak, no to co to jest 26 tysięcy? Ale pamiętajmy, kto przyjechał. Przyjechali wysoce zmotywowani ludzie, przyjechali ludzie i Ukraińcy takich wybierali z doświadczeniem bojowym. Byli żołnierze, byli operatorzy wojsk specjalnych. To zostało w miarę sensownie podzielone między armię i SBU po połowie. I okazuje się, że napływ tych ludzi też był na wagę złota dla Ukrainy. Więc po stronie Ukrainy walczy taki legion cudzoziemski, faktycznie ochotniczy, który wyświadczył nieopisaną, może przysługę to jest złe słowo, tak, ale niesamowicie pomógł Ukraińcom ustabilizować front i wygrać na początku. Więc myślę, że takich informacji o tym, że było dużo bohaterów, między innymi polskich, którzy polegli za sprawę ukraińską, będzie jeszcze więcej. Tak, to na razie wiemy to, o czym możemy wiedzieć, a myślę, że takich przypadków było dużo więcej. No tak, jeszcze taki, tak myślę sobie o tym, zwróć uwagę, jak muza historii Clio jest kapryśną kobietą. Niewiele zabrakło Putinowi, żeby przeszedł do historii jako wielki bohater historii Rosji, który by w krótkiej, szybkiej, bezkrwawej kampanii pokonał Ukrainę, a przyjdzie do historii jako facet, który wpakował Rosję w straszną, długą, wyczerpującą wojnę, która ją pewnie zdemoluje i rozwali. Ja jestem pewien, Piotrze, że jeszcze pewne rzeczy będą wychodzić i potwierdzać to, co tobie mówię, ale z mojego obecnego punktu, nie ujmując nic Ukraińcom, o włos. Dosłownie było o włos.